Cześć, dzisiejszy filmik będzie z programu Julid. I moim zdaniem ten program jest podobny do takiej stacji AVS, tylko jest bardziej z takiego 2008 roku. I to jest świetna alternatywa Sony Vegasa, bo nie jest trochę płatny jednak i to jest chyba darmowe. No i ja sam używam nawet tego programu w grudniu, w środku grudnia, 24 grudnia. Ale przez tam... Ale zanim władze były tam, że w trakcie, że nie dało się zapisać całego całego filmu, nie dało się... Nie ma... dźwięku. Tak, zacznijmy od wideo, tutaj można sobie importować. Tutaj wszystko jest. Zrobię cięcie na chwilę, okej? Okay? Dobra, ciężko tutaj przesłać film, więc dlatego pokażę wam tytuł. Tutaj można coś takiego zrobić. Można sobie wydać to. Tutaj, tutaj przesuwamy. Tutaj możemy go przesuwać, jeśli chcemy. Tutaj mamy zmienić czcionkę. Tutaj nie widać różnic. Oczywiście ten długo wielkość ciągi tła. Chyba zmieniłem kolor czcionki. No. Można tak zrobić. Tak. Tak. Coś takiego tutaj. Najbardziej lubię coś takiego. Alignment można zrobić. Są gridline sobie to chyba, nie? To jest wszystko takie chyba ten porobiłem, dlatego teraz robimy animację zoom. Tak można zrobić i będzie to wyglądało tak. O! Zobaczcie. Jeszcze lubię... coś takiego, albo coś takiego. Nie, które właściwie lubię. Halloween to może nie. Co to jest? See you. The end. Goodbye. To są wszystkie takie. Tutaj audio można dodać, że to nie będzie działać. Tutaj są przejścia. Nie wiem jeszcze jak się tutaj ten... jest animation, to nie miałem opcji nawet, nie wiem co to jest. Wydział Felt, tutaj Duophone.
invert lensle, tutaj w takiej wersji light, blind mirror, no się mój zajęgiel paint, stroke mode, thickness. Dlatego uważam właśnie, że Yuli to jest podobna aplikacja jak Sony Vegas i AVS. Linie te są z tekstem zdecydowane i trochę w efektach, chociaż my chyba mniej funkcji jest, bardziej powolny. Dlatego to tyle na dzisiaj, pa pa.